Wygląda jak mus owocowy dla dzieci, ale tym musem nie jest. W środku zamiast owoców wysokoprocentowy alkohol. Mówiąc wprost, wódka to nowy pomysł na biznes jednej z firm, ale jak alarmują eksperci, też nowy pomysł na kolejne pokolenia alkoholików. Producentem wódki w tubkach jest ta sama firma, która produkuje jedne z popularnych musów owocowych dla dzieci, dostępnych w bliźniaczo-podobnych opakowaniach. O pomyśle, o którym od kilku dni jest głośno w całym kraju, Paweł Jędrusik. Gdyby nie mały napis wódka i informacja o zawartości alkoholu, można się pomylić. Jedna z firm wypuściła alkohol w formie przypominającej musy dla dzieci, i o pomyśle zrobiło się głośno. No nie wiem, czy to takie dobre. Dlaczego? No bo to byle kto może chyba kupić, czy to jest ten, i, i potem gdzieś po cichu. Nie wygląda na to, że, że pije, a, a w głowie mu zaraz zakręci, nie? Zły. Dlaczego? Bo to też jest kuszące. To jest też kuszące dla tych osób, które lubią wypić. I no, tak samo jak butelka. Także to nie jest dobry pomysł, żeby takie coś sprowadzać na rynek. Produkt można już kupić w jednej z dużych sieci supermarketów, choć dziś nie znaleźliśmy go na sklepowych półkach. Czemu wzbudza tyle emocji? Z powodu wyglądu. Ten łudząco przypomina mus owocowy, a etykieta daleka jest od tych, które kojarzymy z butelek z alkoholem. Taki krok marketingowy wywołał skandal, między innymi wśród polityków, bo głos w tej sprawie zabrał już marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Alarmują też specjaliści od uzależnień. Byłem oburzony. Ironicznie powiem, no powiedziałem nawet to swoim pacjentom, że pracy mi nie zabraknie, bo kolejne pokolenia jak gdyby idą w uzależnienia, bo zamiast ograniczać to jak gdyby idziemy, idziemy w takim kierunku, że no, dzieci i młodzież będą pili po prostu ten alkohol i uważam, że, że to idzie w takim bardzo złym kierunku. Wizerunkowo na pewno, ale wbrew pozorom, zdaniem ekspertów, taki krok może przynieść spore zyski. Niestety trzeba przyznać, że mają szansę na sukces i ekonomiczny, i marketingowy. Zastosowano tutaj taką bardzo przebiegłą dźwignię i symbolikę czegoś, co się kojarzy z dziecięcym musem owocowym i tak naprawdę zdejmuje ciężar picia alkoholów wysokoprocentowych. No i też nie da się ukryć, że ludzie coraz częściej piją wysokoprocentowe alkohole w małych objętościach, natomiast butelkę ciężko ukryć. Warto jednak pamiętać, że wódka to nie mus i nie trzeba jej pić, a nawet nie warto bez względu na etykietę.